Agata Walczak, Barbara Tarczewska i Amal Anani. Kiedy rozmawiałem z panami, to złośliwie powiedziałem, no panowie, to wyście to raczej nie mieli problemu z dostosowaniem ciała do tych ról. Ale wyście musiały chyba coś mocno popracować, prawda? Żeby wyglądać tak, jak wyglądacie. Ja myślę, że to był okres przygotowań. To było wiele miesięcy pracy, by spełnić warunki nie tylko naszych umiejętności, by tańczyć, śpiewać i grać, ale też wyglądać. To jest bardzo ważny element tego spektaklu. To prawda. To była wielomiesięczna praca. Szczególnie, że pot z nas się lał na próbach i było dużo tych fizycznych prób, ale dałyśmy jakąś radę, jakoś wyglądamy. W sensie, o czym tak naprawdę ten musical jest, waszym zdaniem? Myślę, że o szeroko pojętej tolerancji. To jest najważniejsze przesłanie tego spektaklu. O tym, żeby nikogo nie wykluczać, pomimo różnic, które są w ludziach, jest bardzo ten musical aktualny. Pomimo tego też, że odbywa się tak naprawdę w latach 60. Dokładnie, w latach 60. w Stanach Zjednoczonych, gdzie żywym tematem była segregacja rasowa i absolutnie to jest jeden z głównych tematów tego spektaklu. Natomiast jest bardzo dużo bardzo autentycznych i bardzo teraźniejszych problemów, które tutaj dotykamy. Ale wszystko jest okraszone wspaniałą muzyką, energią, kolorowymi kostiumami, jak już tak, widać. Perukami. Perukami i wszystko jest okraszone dużą dawką energii. Mhm. Tak. Jak wyglądał casting? Bo wszystkie jesteście w tak. z castingu. Tak. Jesteśmy gościnnie tutaj w Teatrze Muzycznym. Było ogłoszenie na stronie internetowej. Tak, etap wokalny, etap taneczny, etap aktorski. Tak, dokładnie. I w końcu wyszło, że my. Tak. Ale bardzo szybko cały zespół nas wciągnął do rodziny i tak. pięknie się tutaj nami zajęli. Absolutnie. Więc czujemy się wspaniale. Nie chcę podbijać, ale w branży, kto występuje w premierze, ma jakiekolwiek znaczenie? Na pewno jest to ogromne wyróżnienie, ale każda będzie miała swoją premierę, tak, bo dla każdej, któraś z nas kiedyś zagra dla po raz pierwszy. Dla każdej pierwszy spektakl będzie wielkim debiutem. I myślę, że ale nie rywalizujecie, tak? Nie. To nie. nie ma tutaj nie. tych nie emocji, jesteśmy. Jakie są przy wyborach Miss, prawda, że każda musi mieć przygotowany uśmiech, prawda, nie. jak nie ona. Każda z nas zresztą wygrywa tutaj konkurs na Miss, więc tak. Wydaje mi się, że to też jest dzięki temu musicalowi po prostu ten temat tak porusza wszystkich nas, że tak. tutaj nie ma czasu ani ochoty na walkę. Absolutnie. No właśnie, bo funkcjonujecie w środowisku artystycznym, gdzie jest szczególne wyczulenie na tolerancję, bo jest wiele osób, które myślą inaczej, żyją inaczej, mają inne poglądy, światopoglądy, więc to chyba jest także ważny dla was spektakl, prawda? To prawda. Tak bardziej myślę, że wiele doświadczeń, z którymi spotkała się Tracy, czyli postać, którą gramy, dużo zdarzeń jest z naszego życia tak naprawdę. Tak. Więc bardzo się utożsamiamy, jak tak. rozmawiałyśmy, to każda tak. z nas miała takie podobne tak. doświadczenie. Ja dokładnie, ja też od siebie jeszcze dodam, że właśnie z racji mojego pochodzenia, bo też jestem pół Polką, pół Arabką, to również ten element takiej integracji właśnie rasowej i tej tolerancji szeroko pojętej bardzo mnie dotyka, jeszcze bardziej po prostu ten spektakl rozumiem całą sobą. Więc tak. Ale to chyba z tego świata arabskiego bardzo tolerancyjnego, prawda? I jeszcze, przepraszam, nie dosłyszałam. Z tej części świata arabskiego Aha. bardzo tolerancyjnego. Tak, jak najbardziej. Tak, bardzo bliskiego, ale jednak w sensie różnie jest to odbierane czasami w społeczeństwie. Czyli? Czyli z Jordanii pochodzi mój tata. Ja się urodziłam w Polsce. Jordania, czyli Petra i tak dalej. Tak. Jakaś najciekawsza, najbardziej zabawna, najbardziej zapamiętana scena, fragment z pracy nad tym spektaklem, każdej z was. Co zapamiętacie szczególnie? Ja myślę, że przede wszystkim atmosferę na próbach. Mm-hmm. To tak ogólnie mówiąc, to jest coś, co każdy aktor, tym bardziej, który wchodzi do zespołu, jeżeli czuje bardzo pozytywną energię mm-hmm. i to, że może próbować i czuje się akceptowany, to jest najważniejsze. Myślę, że to jest coś, co długo pozostanie mi w pamięci. Jest mi już bardzo przykro, moje serce płacze, że te próby się kończą. Tak, to tak. prawda. Ja się podpisuję całą sobą. Tak.
mnóstwo oczywiście było zabawnych sytuacji, mnóstwo bardzo ciekawych relacji, myślę, że też się nawiązało. Spadek tekstowych czasami. Oczywiście, że tak. Najciekawsze dopiero przed nami. Właśnie. Dokładnie, ważne, żeby nie pomylić segregacji z integracją. Tak. Myślę, że to była jedna z takich sytuacji, gdzie jednak jesteśmy za integracją, nie segregacją. To była zabawna pomyłka. Bo to chyba po raz pierwszy, ja przynajmniej się zetknąłem, że właściciele licencji postawili bardzo jasne warunki, prawda? Jeśli chodzi o Afroamerykanów, osoby o ciemnej kolorze skóry, prawda? Ja nie zetknąłem się z czymś takim. Tak, ja myślę, że to jest piękne. Bo właśnie o tym opowiadamy. Tak. Z tego co wiemy, jest określona liczba osób, które właśnie muszą mieć korzenie w tym spektaklu. Dokładnie. Aktorów, którzy muszą mieć korzenie. Dzięki temu, też nie tylko my miałyśmy okazję spełnić marzenia. I również osoby właśnie ciemnoskóre. Wspaniali, naprawdę wspaniali artyści, wspaniali tancerze, wokaliści. No podobno są gipciejsi, tak? Jak mówisz, w sensie w tym. Myślę, że trochę inny feeling w tym ciele, które Tracy akurat bardzo to czuje. Tak. Czyli właśnie... nie będzie to śpiewak z jazz bandu. Pamiętacie ten film pierwszy? Absolutnie, tak. Malował się na czarno, żeby się ukryć przed rodzicami i tak dalej, tak dalej. To tutaj nie, tutaj druga strona. Ja chciałam powiedzieć, że chyba wszystkie tak czujemy, że fajne jest to, że Tracy niby jest w tej grupie białej, że tak powiedzmy, tej telewizyjnej, a właśnie ma feeling tej grupy ciemnej i tak możemy się fajnie i tam wpasować, i tu, i Tracy jest po prostu wszędzie. I to jest cudna postać. Tak. Bardzo odważną, bardzo mądrą, która też na przestrzeni całego spektaklu bardzo dorasta, dojrzewa, więc... Naprawdę, warto to zobaczyć. Nie ma łatwo, się nie poddaje i spełnia marzenia. Tak, idzie do przodu. Aleluja, dziękuję bardzo. Dziękujemy.